Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego nieprecyzyjne przepisy o kontroli operacyjnej służb. O tym, jak szeroko jest dziś inwigilacja służb specjalnych, będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Jest w studiu pan Maciej Lew-Mirski, współtwórca Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Witam w studiu, szczęść Boże. Szczęść Boże. A także telefonicznie z Wrocławia pan prokurator Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Witamy, szczęść Boże. Szczęść Boże, serdecznie witam. Z Katowic, nie z Wrocławia. No właśnie, dziękujemy. Zgodnie z danymi prokuratora generalnego, który przedstawił je w Senacie, w zeszłym roku zastosowano 4,5 tysiąca podsłuchów. No, ta liczba nie wydaje się wysoka. Pytanie tylko, czy podsłuchy to jedyna informacja, jaką służby specjalne uzyskują na temat obywateli od operatorów sieci komórkowych? Nie, to jest tak naprawdę promil tych informacji, które są pozyskiwane od operatorów komórkowych. Przede wszystkim najwięcej zapytań, i to są zapytania, które przekraczają, jak wiemy ze statystyk, ilość miliona, to są zapytania dotyczące informacji o użytkowniku danego telefonu komórkowego. To znaczy, na kogo jest telefon zarejestrowany, do kogo dana osoba dzwoniła, ile razy, a także gdzie przebywał właściciel danego telefonu komórkowego. I to są zapytania, które są przez służby zadawane bez jakiejkolwiek kontroli. One są do tego uprawnione z mocy ustawy i to nie jest obwarowane żadnymi dodatkowymi wymaganiami, które muszą służby spełnić, żeby takie dane od operatora uzyskać. Zgody, tak? Jaka jest ilość tych informacji oprócz podsłuchów, które trafiają do służb? To jest, znaczy one, ciężko to w tej chwili określić, dlatego że służby wzbraniają się przed ujawnieniem skali tego, właśnie dlatego, że boją się, że ujawnienie rzeczywistej ilości tych zapytań do operatorów komórkowych, telekomunikacyjnych, mogłoby sprawić, że zostaną wdrożone przepisy, które w jakiś sposób ograniczą możliwość niekontrolowanego w tej chwili pobierania tych danych od operatorów telekomunikacyjnych. Panie prokuratorze, czy te uprawnienia służb specjalnych do uzyskiwania informacji od operatorów telefonii komórkowej, czy one nie są zbyt szerokie w tym momencie? No, w mediach pojawiają się jednak pewne cyfry dotyczące ilości tych informacji. Mówi się o milionach. A przede wszystkim tutaj nastąpiło na pewno pewne przekłamanie, jeżeli chodzi o informacje o kontrolach operacyjnych realizowanych przez służby publiczne, służby specjalne, policję. Na pewno ich jest więcej. Być może prokurator generalny poda informacje dotyczące tylko i wyłącznie policji. Natomiast tak naprawdę definicja kontroli operacyjnej sformułowana w polskich ustawach jest na tyle nieprecyzyjna, że wiele czynności podejmowanych przez służby specjalne, czynności operacyjne rozpoznawczych, inwigilujących obywateli, nie wymaga decyzji sądów w tym zakresie i w związku z powyższym nie musi być uwzględniona w statystykach. Tu chodzi na przykład o podsłuchiwanie czy podglądanie osób lub miejsc w miejscach publicznych. Zgoda sądu czy decyzja sądu wymagana jest tylko w sytuacjach, kiedy jest to w miejscach prywatnych. Natomiast miejsca publiczne mogą być takie działania podejmowane bez decyzji sądów, więc poza kontrolą. Służby mogą korzystać bez przeszkód. A pamiętajmy, że w polskim całym kodeksie, wszystkich polskich ustawach, w całym systemie prawa nie ma definicji miejsca publicznego. Przez kilkadziesiąt lat nie wypracowano tej definicji. Tak naprawdę od kierownictwa służb specjalnych, czy też ich politycznych mocodawców zależy, czy w jaki sposób taka inwigilacja w miejscach publicznych będzie się odbywała. Czy pokój hotelowy jest miejscem publicznym, czy też nie. Czy stolik w restauracji jest miejscem publicznym, czy nie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą od wielu lat prosiliśmy i domagaliśmy się, żeby te zapisy ustawowe sprecyzować. Od co najmniej 2007 roku trwały prace nad ustawą o pracy operacyjnej, gdzie te rzeczy by zostały unormowane i zarządów Donalda Tuska w 2010 roku zaniechano prac nad tą ustawą, tak de facto umożliwiając działalność służb publicznych w tej szarej strefie związanej z inwigilacją. Natomiast jeżeli chodzi o retencję danych, czyli o bilingowanie, czy BTS-owanie, czy ustalanie pozycji,
za pomocą właśnie stacji bazowych telefonii komórkowej, to w oczywisty sposób to powinno zostać także unormowane bardzo szczegółowo, gdyż, no jak wiemy, skala zapytań jest bardzo olbrzymia. Niewątpliwie związane jest to z tym, iż rozwija się przemysł okołoprzestępczy związany z wykorzystywaniem urządzeń elektronicznych, bo posługujecie się Państwo oczywiście sformułowaniem podsłuchy, ale tutaj nie mówimy o podsłuchach i tylko, ale o przejmowaniu szeroko pojętych transmisji danych z różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, z tabletów, z laptopów, ze smartfonów, z innych poprzez łączność internetową i tak dalej, przez komunikatory internetowe. Tak naprawdę jest to olbrzymia skala i olbrzymia niewiadoma, w jakim zakresie służby te informacje o nas pozyskują. Czy w Polsce mamy do czynienia z bardzo szeroką, szerszą niż w innych krajach Unii Europejskiej, w ogóle Europy, inwigilacją obywateli? Czy jest to mniej więcej taki sam poziom? Nie, jest w Polsce, to jest nieporównywalnie większa skala niż w krajach zachodniej Europy. To Komisja Europejska publikuje raporty na ten temat. Polska jest liderem, jeżeli chodzi o inwigilację swoich obywateli, no bo tak to należy nazwać. Naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej no jest wejściem w prywatność, jest formą inwigilacji. Z czego to wynika? Czy to wynika na przykład z tego, że jesteśmy w takiej sytuacji geopolitycznej, jakiej jesteśmy? Z tego na przykład, że Rosja no, jest w jakiś sposób postrzegana dziś jako no, agresor, tak? Wydaje mi się, że to nie ma żadnego związku. To znaczy służby mają narzędzia do tego, żeby legalnie prowadzić pracę kontrwywiadowczą, bo tutaj pan pyta o pracę kontrwywiadowczą. Ale z tego, co wiemy, z tego, co możemy obserwować na przestrzeni minionych przynajmniej 6 lat, to tej pracy kontrwywiadowczej nie ma. Polskie służby kontrwywiadowcze są służbami policyjnymi. Zajmują się aferami dotyczącymi handlu paliwem, podrabianiem znaków akcyzowych i tego rodzaju sprawami, które są sprawami, które powinny być badane przez policję czy przez żandarmerię wojskową. W związku z tym tutaj to nie jest ten problem, że zmiany w prawie mogłyby utrudnić pracę służbom. Służby dostosują się do wymagań, które narzucił ustawodawca, bo tak wygląda państwo prawa. W innych państwach to funkcjonuje, są twarde reguły, jest twarda kontrola, ścisła kontrola pozyskiwania tych danych telekomunikacyjnych, bo o tym głównie mówimy. I tam służby funkcjonują, mają się świetnie i nie widzę powodu, dla którego w Polsce miałoby być inaczej. Skoro mówimy o takiej technologii, o takim szerokim zastosowaniu tych technologii i mówimy także, tak pan powiedział, że Polska jest to liderem, tak, w cudzysłowie liderem, jeśli chodzi o inwigilację obywateli za pośrednictwem operatora telefonii, czy istnieje, czy my przez te wszystkie lata dopracowaliśmy się jakiegoś systemu, który pozwala na kontrolowanie służb w zakresie inwigilacji obywateli? Znaczy w tej chwili trzeba jasno powiedzieć, że nie ma żadnej kontroli nad działalnością służb. To znaczy, jeżeli mówimy o służbach specjalnych, one podlegają premierowi. Premier w ogóle, jak wiemy, nie interesuje się służbami. Cały czas ucieka od tego tematu. To jest temat, który go drażni, krępuje. No, mają zadaniować ministrowie obrony narodowej i spraw wewnętrznych, ale jak widzimy, oni też pytani o te kwestie nabierają wody w usta, nie bardzo wiedzą, co w tych służbach się dzieje. Mówią, że wszystko jest tak, jak być powinno i najważniejsze, żeby było cicho, żeby nikt o to nie pytał. No to jest najprostsza droga właśnie do pogłębiania patologii. Dlatego, że o ile praca służb, oczywiście praca operacyjna, zainteresowania operacyjne, to są rzeczy, które nie powinny ujrzeć światła dziennego, o tyle wszelkie informacje o nieprawidłowościach w służbach powinny być kontrolowane. U nas tego nie ma. Za każdym razem, kiedy wybucha jakaś afera, okazuje się, że nie ma winnych, że nie ma komu tego zbadać, że w ogóle nie podejmuje się próby wyjaśnienia tego. Chociażby ostatnio afera z funduszem operacyjnym w Agencji Wywiadu. Mówi się, że ten proceder pobierania tych pieniędzy, które były właśnie przeznaczone na tajne operacje polskiego wywiadu, które były
zabierane, wynoszone, inwestowane w jakieś prywatne przedsięwzięcia i tak dalej, i tak dalej. To był proceder, który trwał latami i nikt tego nie wykrył. To jest bardzo, znaczy można powiedzieć, to nie jest nic specjalnego. No, to są pieniądze, tam kwituje się, wkłada, prawda, ktoś powinien to kontrolować, przeliczyć co jakiś czas. Tego nie wykryto przez kilka lat. To jeżeli tego nie wykryto przez kilka lat, to jak ktoś ma wykryć to, czy służby nie nadużywają prawa do pobierania właśnie danych dotyczących naszej tajemnicy telekomunikacyjnej. No właśnie, to jest też bardzo ciekawa sytuacja. Panie prokuratorze, takie pytanie, czy ta ilość informacji, która wynika z otrzymanych od operatorów telefonii danych, przede wszystkim ta ilość podsłuchów, może być rzeczywiście rzetelnie wykorzystana, bo ja mam wątpliwości co do tego, czy przestępcy, którzy potrafią posługiwać się środkami technicznymi, no rzeczywiście przy pomocy telefonów komórkowych dają się podsłuchiwać w tych swoich najważniejszych dla siebie, tak, dla tworzenia tego środowiska przestępczego sprawach. Znaczy ja przede wszystkim chciałem jeszcze powiedzieć, o czym nie wspomniał kolega, o braku kontroli parlamentarnej nad służbami specjalnymi. Nie funkcjonuje Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, nie ma właściwych uprawnień. Przewodniczy jej z reguły przedstawiciel koalicji rządzącej lub Platformy Obywatelskiej. Tak naprawdę, chociaż niektórzy członkowie chcieliby kontrolować, te służby specjalne nie mają narzędzi ani możliwości i atmosfery. No a jak wiemy, doradcami tej komisji zostają także osoby, co do której przyszłości możemy mieć wiele wątpliwości. Ich wiedza i zaangażowanie może być, że tak powiem, negatywnie oceniane. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwane podsłuchy, no szanowni państwo, mówimy o podsłuchach, a tak naprawdę to jest takie sformułowanie flagowe, bym powiedział. Tu chodzi o przejmowanie wszelkich transmisji danych w eterze, tak? Więc to nie chodzi tylko o rozmowy telefoniczne, ale powtarzam, komunikatury typu gadu-gadu, Skype, SMS-y, pozycjonowanie. To jest olbrzymia liczba różnego rodzaju informacji, danych, które służby specjalne mogą wykorzystać. Ja jako były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogę powiedzieć, że dla celów kontrwywiadowczych wykorzystywanie wszelkich metod techniki specjalnej dla uzyskiwania istotnych dla bezpieczeństwa Polski informacji jest niezbędne. I dlatego Trybunał Konstytucyjny, także ustawodawca powinien wyważyć, na ile prawa obywatelskie, w tym prawo do prywatności, może zostać naruszone, jeżeli jest zagrożony istotny interes państwa lub jego podstawy ekonomiczne. I to powinno zostać już dawno uczynione, tak żebyśmy byli jasno i świadomi, pewni tego, że w pewnych sytuacjach państwo może i powinno wręcz naruszać naszą sferę prywatności, a w pewnych jest to niedopuszczalne. No tak, ale im większe uprawnienia służb specjalnych właśnie w tej sferze naruszania prywatności, tym większa powinna być kontrola. To jesteśmy jakby tutaj absolutnie zgodni. Jak najbardziej. Parlamentarna i rządowa. Znaczy ciekawy pomysł, który funkcjonuje i on powinien zostać uściślony. Wydaje mi się, że taka specjalna komisja złożona z prokuratorów i sędziów w stanie spoczynku, która właśnie na poziomie wybierana przez polski parlament na przykład, mająca dostęp do informacji ściśle tajnych i mająca możliwości, instrumenty do kontrolowania tego rodzaju działalności służb specjalnych, mogłaby powstać, ale to musiałby być konsensus wszystkich sił politycznych i zgoda na powołanie takiej komisji. W Stanach Zjednoczonych na przykład ta kontrola odbywa się poprzez komisję parlamentarną, natomiast członkowie tej komisji, sama komisja, ma dużo szersze uprawnienia niż Polska Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Więc są różne modele na świecie już wypracowane w tej Europie Zachodniej. Natomiast niestety, jeżeli popatrzymy na polski model funkcjonowania służb specjalnych, czy też brak tego modelu, to bardziej to przypomina model sowiecki czy postsowiecki niż model demokratycznego państwa prawa. No właśnie, dlatego moje pytanie dotyczące tego ogromu informacji, które służby otrzymują od operatorów telefonicznych. Dlaczego? No, czy służby specjalne nie idą po prostu na łatwiznę w tym momencie, sięgając po najprostsze źródło informacji, natomiast nie bardzo się wysilając z braku nadzoru, z braku kontroli? Zgadza się, no ale to jest też problem
ukierunkowania pracy służb, tego o czym mówiliśmy, nadzoru i ze strony premiera, i ze strony Komisji do Spraw Służb Specjalnych, tego, żeby tym służbom, mówiąc kolokwialnie, przykręcić śrubę, żeby ci ludzie wzięli się do roboty, żeby były takie mechanizmy, które by sprawiały, że na przykład premier wzywa szefa i wiedząc, że prowadzi taką, a nie inną sprawę, na przykład szpiegowską, mówi, proszę mi to zreferować. Proszę przedstawić tutaj mojemu sekretarzowi do spraw służb specjalnych, jak jest plan działania, co zostało zrobione, co będzie zrobione. Czegoś takiego nie ma. To jest w ogóle, to jest oczywiście najgorszy koszmar służb specjalnych, że ktoś weźmie i zajrzy do takiej teczki, jak oni pracują. Dlatego, że ja pamiętam, ja byłem członkiem komisji weryfikacyjnej w WSI i pamiętam sprawy, gdzie oficerowie wojskowych służb informacyjnych właśnie po to, żeby uzyskać billingi, czy uzyskać dane, na kogo jest zarejestrowany dany telefon komórkowy, poświęcali 2 miesiące. Nie chodzi o to, że oni nie mogli tego uzyskać, bo oni to mogli uzyskać od ręki, ale to trwało. I oni wtedy byli rozgrzeszeni, nie było ich w pracy, bo oni prowadzili ustalenia. Te ustalenia oczywiście oni otrzymywali od ręki od operatorów, no ale to jest to, co pan redaktor powiedział. To tworzyło się pewną fikcję pracy, uzyskiwało się potem całą masę dokumentów, których nikt nie był w stanie przeanalizować, wyciągnąć z nich jakiś wniosków. Panowie, na koniec po jednym zdaniu, jak sądzicie, czy rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny ma wystarczającą ilość informacji, także prawnych i pozaprawnych, dotyczącą służb specjalnych, żeby w tej materii wydać jakieś sensowne rozstrzygnięcie? W mojej ocenie ma ich za dużo, ale jest w stanie podjąć takie rozstrzygnięcie, które wreszcie zbliży nas do modelu państw cywilizowanych. Wreszcie wyjdziemy z tego postkomunistycznego, to co pan powiedział, pan prokurator, z tego postkomunistycznego modelu, zerwiemy z tym esbeckim modelem działania służb specjalnych i być może, chciałbym bardzo, życzyłbym tego nam wszystkim, żeby Trybunał wskazał kierunek reorganizacji służb specjalnych, żeby to nie dotyczyło tylko i wyłącznie stricte kontroli operacyjnej, ale też, żeby było wskazanie, w którym kierunku ta reforma służb powinna pójść, tak żebyśmy byli w demokracji, a nie w komunie. Panie prokuratorze, jedno zdanie, jakiego wyroku pan oczekuje? Czy mogę powiedzieć tak, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zapewne przybliży nas do tego modelu demokratycznego, natomiast plany rządu, nowelizacji ustaw o służbach specjalnych, niestety te wszystkie orzeczenia sądu Trybunału Konstytucyjnego mogą zniweczyć, bo plany rządu są przerażające w tym zakresie. Dziękujemy bardzo za udział w programie. Naszymi gośćmi był pan Maciej Lefmirski, współtwórca Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Dziękujemy bardzo. I także telefonicznie pan prokurator Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Również dziękujemy. Pozdrawiam z panem Bogiem. Państwu dziękujemy z kolei za uwagę. Zapraszamy na program Polski Punkt Widzenia jutro 21:20.